chcielibyśmy Was zaprosić do naszego sklepiku, ponieważ pojawiło się tam kilka nowych rzeczy. Tak. Ale zanim przedstawimy te rzeczy, chcemy podziękować wszystkim, którzy do tej pory dokonali zakupów w naszym sklepiku. Były takie osoby, które kupiły nawet po 6 czy nawet 8 rzeczy. Pamiętasz, ile było najwięcej? 6 czy 8? 8. Chyba 8. Chyba 8 rzeczy, to więc powstała taka wielka wieża, którą musieliśmy zapakować, wysłać i no dzisiaj te osoby mogą się cieszyć naszymi rzeczami. To wszystko ma dla nas wielkie znaczenie, ponieważ jakby niedługo chcemy już pierwszą część funduszy, które zebraliśmy w ten sposób przeznaczyć na turnus Tereski. Ale nie, nie, nie. O tak, 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 tak. Stop. No dobra, ale teraz o turnusie nie będziemy rozmawiać, tak? Porozmawiamy jeszcze troszeczkę o naszym sklepiku. Tak. W związku z tym, że te rzeczy nasze się rozeszły, zostało tam kilka, postanowiliśmy dopracować jeszcze kilka nowych. Dostaliśmy kilka informacji, wiadomości, że może by tak nieco inny temat, że góry są ładne, ale nie ma jak gdzieś tam ich dopasować do stylu kuchni czy stylu mieszkania. Więc pomyśleliśmy trochę, myśleliśmy i co? Na co wpadliśmy? Na jaki pomysł? Kuchni. Żeby narysować zestaw pasujący do picia porannej kawy. Mama Tereni uwielbia kawę. Wręcz można by powiedzieć, że kawa czasem to jej najlepszy przyjaciel. Kiedy się zaszywa w swoim kącie, nie liczy się nic, tylko mama i kawa. Kawa i mama. W związku z tym powstał taki tryptyk zainspirowany ludźmi, którzy uwielbiają oddawać się ciszy i kawie. Pierwszy obrazek. Pokaż teraz. To jest kubek i... To jest kubek i dzbanek, tak? A to jest napisane. A co tu jest napisane? Lulamy. Właśnie, tu jest napisane, kawa to mój najlepszy przyjaciel w języku angielskim. Tak. Obrazek został zainspirowany takimi szkicami i rysunkami z lat 50. Z tym, że przeniesiony został właśnie tutaj na ten plasterek, jest dość duży, tak? Tak. Więc zmieści się na nim nie tylko mała filiżanka kawy, ale co? Na przykład tu mam taki na przykład dzbanek, tak? Duży dzbanek z ekspresu do kawy idealnie pasuje. Pasuje. Albo taki mój tatusiowy kubek na herbatę, też idealnie. No i jeszcze by się tu zmieściły co najmniej dwie filiżanki kawy. Tak. Odkładamy? Tak. Pokażemy następny. Ten? Tak. A więc to jest kolejny z tego tryptyku. Na tym obrazku, czy na tym plastrze brzozy zauważyć możemy taki piękny ekspres do kawy oraz filiżankę z napisem przerwa na kawę. Kolejnym naszym przykładem. Przeczytasz, co tu jest napisane, zanim pokażę. Dlaczego? Ćwiczyliśmy tu 2 godziny. Jest tu napisane It's coffee time. I również w tej samej stylistyce graficznej i kolorystycznej, czyli It's coffee time, czyli czas na kawę, pora na kawę. Każdy mógłby tu zauważyć, że rzeczywiście przytrzymaj ten ostatni. Ja Ci pomogę, go podam. O, trzymajmy. Że one jednak, no, nie było to łatwe, ale jakby nie było, pasują do siebie i ta stylistyka jest tutaj utrzymana. Antek, brat Tereski, powiedział, że idealnie by się nadawały do jakiejś kafejki. Tak? Tak. Jakieś kafejki. Być może jest, ogląda nas jakiś właściciel kawiarni i zechciałby do swojej kafejki zakupić wszystkie 3 jednocześnie. Ale tak czy inaczej, kto by się nie znalazł i zainteresował, to one pasują zarówno jako 3 obok siebie, jako 2 obok siebie lub każda z osobna. Tereska. No to co teraz pokażemy? No to chciałam. To chciałaś pokazać? To co tu mamy? Głowa. Głowa pani w ciemnych włosach. Tutaj jakby
nieco wracamy do takiej tematyki outdoorowej, turystycznej, ale z drugiej strony niekoniecznie, dlatego że każdy w tym obrazku może sobie jakiś związek tematyczny sam przypisać. Różne tu rzeczy można do tego jeszcze dopowiedzieć. I Tereska trzyma już następny. Dlaczego trzymasz ten następny? Jakaś pani w czapce. Jakaś pani w czapce. Można by zwrócić uwagę, że one również do siebie pasują. I mogę śmiało powiedzieć, że tego typu prace zaplanowałem więcej. Niestety czas mi nie pozwolił jakby ich wykończyć. Na razie mamy dwie. Na pewno w tej stylistyce jeszcze powstaną dwie, a może trzy. Więc warto też zaglądać do naszego sklepiku i sprawdzać, czy się pojawiły. Te dwie prace również do siebie pasują. Razem oraz osobno. Oraz osobno, prawda? Teraz mamy... I na koniec co mamy? Pieska i kotka. Tak, mamy pieska i kotka. Przy tym obrazku jest pewna historia. Tak naprawdę jest to druga jego wersja. Pierwszą wersję namalowaliśmy dla osoby, która bardzo ostatnio wsparła Tereskę na wielu, wielu różnych płaszczyznach. I to było w ramach podziękowania. Teresce ten obrazek tak się spodobał, że powiedział: tato, musisz narysować go po raz drugi. Nie jest może identyczny jak ta pierwsza wersja, ale bardzo, bardzo podobny. Tak? Tak. To co, to chyba tyle. Zapraszamy do naszego sklepiku. Zaglądajcie tam regularnie, bo będą się pojawiać nowe rzeczy o różnej tematyce. To koniec. Zapraszamy do naszego sklepiku. Pa! Pa!